2 grudnia 2022 witam wszystkich z Gór Harcu. Ups, mój asystent też już wstał. Proszę państwa, widzimy, że sytuacja zmieniła się drastycznie w nocy spadł śnieg. Proszę państwa, również sytuacja w Niemczech zmieniła się o 180 stopni mianowicie niemiecka reprezentacja, przynajmniej tak nazywa się Tą grupę, proszę Państwa, migrantów, która pod niemiecką flagą występowała na Mistrzostwach Świata. Wczoraj ta, ta grupa, proszę Państwa, już zakończyła swoje, swoje uczestnictwo w tej imprezie. No, wielki szok, wielki szok tu w Niemczech to jest, proszę Państwa, upadek wielkiego imperium piłkarskiego, które można no niestety tutaj porównać również do imperium gospodarczego Niemców jako, jako takich. To imperium upada również, ale no niestety te procesy. Trwają ta agonia, proszę Państwa, może jeszcze e, potrwać długo, zanim ta konstrukcja się całkowicie rozleci. <laughs> e, na e, wszystkich tutaj radiostacjach, wszystkich dziennikach. I telewizorach. Proszę Państwa, szuka się przyczyn tego, tej katastrofy niemieckiego e, futbolu No i oczywiście mm, wszyscy są zgodni, że niemiecki zespół nie wykazał się zbyt e, silną konstrukcją moralną, nie chodzili wszyscy w, e, w tych, proszę Państwa, kolorowych m, opaskach, ugięli się pod, pod presją. Kataru pod presją FIFA, a więc Piłkarskiego Związku Światowego nie wykazali się odpowiednimi wartościami europejskimi i w tym proszę Państwa w tym doszukuje się właśnie przyczyn tego, że Niemcy odpadli. Rzeczywiście te przyczyny mogą można tam znaleźć, ale nie dlatego, że proszę Państwa ci, ci piłkarze niech ci, ci piłkarze nie byli zbyt mocno zainteresowani noszeniem tych, tych właśnie opasek. Wielu z tych, wielu z tych, o czym się nie mówi, wielu z tych piłkarzy w tej grupie nazwanej niemiecką reprezentacją, to są muzułmanie, proszę Państwa. Piłkarski związek niemiecki chciał ich zmusić do tego, aby demonstrowali, e, proszę państwa tutaj, wartości europejskie, wartości LGBT, e, co w ich narodowych e, interesie jest absolutnie niezgodne. To mogłoby być nawet niebezpieczne dla ich życia, nie, ale niemiecki związek chciał wykorzystać i wykorzystuje do dzisiaj ich do celów propagandowych, do szerzenia jakichś tam, proszę państwa, tutaj, nowej. Moralności, nowej, mm, e, nowej formy życia, proszę państwa, gdzie mamy 24 rodzaje różnej płci i patchwork i wszelkiego rodzaju stosunki są dozwolone, tylko e, stosunek normalny, rodzina, proszę państwa, jest wyśmiewana. Ta konstrukcja pseudomoralna, którą tutaj mieli reprezentować. Ci, ci zawodnicy spotkała się z pewnym oporem wśród, wśród drużyny, o czym wczoraj mówił menedżer Birchow zapytany, czy, czy, czy rzeczywiście związek piłkarski wywierał presję na zawodników, i tak było tak było, proszę Państwa, niemiecki związek piłkarski wywierał presję na zawodników, aby stali murem za, za pewną moralnością i, i propagowali coś, czego nie chcieli. Taka jest prawda, ale o tym się nie mówi, proszę Państwa. Większość Niemców w tej chwili nie chce Robić urlopu w Hiszpanii Ob Obwinia Hiszpanów Za to, że nie pokonali Japończyków, e, nie chcą już Jeździć do Hiszpanii, proszę Państwa Tak to wygląda Niemcy ciągle jeszcze się nie zorientowali Co jest prawdziwą e, Prawdziwą e, Przyczyną upadku niemieckiego pi Niemieckiej piłki nożnej I upadku Niemców jako takich e, No Ciekawe, czy się ta, ta nacja jeszcze obudzi z tego snu, ale tu widzimy, proszę Państwa, ten śnieg jest również symboliczny. Wczoraj ten śnieg, wczoraj ta przegrana dzisiaj ten śnieg niemalże porównać go można do stalingradzkiego śniegu, który zatrzymał niemiecką ideologię nazistowską. Kto zatrzyma teraz tą nową, proszę Państwa, ideologię europejską? Wczoraj jeszcze powiem, czy przedwczoraj pani van der Leyen, proszę Państwa, chce utworzyć nowy Sąd Europejski, który uprawni Unię Europejską do zagrabienia, do okradzenia Rosjan. Ze wszystkiego, co mają na terytorium tutaj Europy, bo każdy normalny sąd oczywiście by to uznał za kradzież. Van der Leyen tutaj wystąpiła z, z taką inicjatywą: nowego sądu, który by, proszę państwa, potwierdzał wszystkie ideologiczne, Konstrukcje i nakazy, które wymyślili sobie tam ci no, niezbyt mili ludzie w tej Unii Europejskiej. Ciekawe, czy to przejdzie. Także no, sytuacja się, proszę Państwa, troszeczkę skomplikowała. Zaczyna być chłodniej, zaczyna się zima. Ciekawe, jak to wszystko dalej się potoczy. Proszę zachować spokój bo jednak ten okres przedwigilijny, przedbożonarodzeniowy trzeba uszanować przynajmniej spokojem, miłością, radością i pogodnością. Życzę fajnego weekendu, który się już jutro zaczyna, czy dzisiaj wieczorem. Na razie.